Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku z serii Polski po prostu. Dzisiaj opowiem Wam o tym, z czego w języku polskim składa się rok. Jeden rok ma w sobie 12 miesięcy, a miesiąc ma w sobie 4 tygodnie. Tydzień natomiast można podzielić na 7 dni. Spójrzmy. Popularnie mówimy dzień. Jednak często odnosi się to tak naprawdę do doby, czyli 24 godzin. Dzień możemy podzielić na rano, kiedy wstaje słońce, przedpołudnie, czyli okres do godziny 12, południe, czyli czas w okolicach godziny 12, popołudnie, kiedy już minęła nam godzina 12, wieczór, zwykle wtedy, kiedy już zaczyna robić się ciemno, i noc, kiedy zapadł zmrok. Spróbuj powtórzyć po mnie. Rano, przedpołudnie, południe, popołudnie, wieczór, noc. W tygodniu mamy 7 dni. Nazywają się one następująco: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Sobota i niedziela razem tworzą weekend. Spróbuj powtórzyć po mnie. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. W ciągu roku mamy 4 pory roku. Zaczyna się od wiosny. Wiosna, czyli wtedy, kiedy zaczynają kwitnąć kwiaty. Następnie mamy lato, po którym następuje jesień, a następnie zima, kiedy pada śnieg. Spróbuj powtórzyć po mnie. Wiosna, lato, jesień, zima. W ciągu roku mamy 12 miesięcy. Nazywają się one styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. Spróbuj powtórzyć po mnie. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Jeżeli chcemy powiedzieć o czymś, co wydarzyło się obecnego dnia, możemy powiedzieć dziś. Jeżeli mówimy o dniu następnym, powiemy jutro. A jeżeli jeszcze o kolejnym, to pojutrze. Natomiast jeżeli chcemy powiedzieć o czymś, co wydarzyło się poprzedniego dnia, powiemy wczoraj. A jeżeli jeszcze poprzedniego dnia, to przedwczoraj. Spróbuj powtórzyć po mnie. Przedwczoraj,
wczoraj, dziś, jutro, pojutrze. Świetnie. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Jeżeli chcesz uczyć się dalej ze mną języka polskiego, pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!